Palion zagra swój pierwszy koncert i to w Robloxie. BDS odpowiada na zaczepki od innych raperów. Minecraft wreszcie zaskakuje graczy czymś nowym i ciekawym. Kartoni i Mortal cię zerwali. Rekord Polski w zdobywaniu neterytowej zbroi. Czyli nowy trend. Czy speedruny powrócą, a Luki z Xayo Industries z Seedem pod rekord Polski. Tobiasz prześmiewczo o anarchii SMP na swoim streamie. Budowanie czy dymy, czyli co bardziej angażuje widzów serwerów SMP. Trane Wewe z kolejnym banem na Coxcraft. Mr. Beast z mocarnym filmem. Nowy ciekawy tryb na polskich serwerach Minecraft. No siemano, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cepotworek, a to kolejny odcinek z newsów na moim kanale. Jako że seria z newsów bardzo wam się podoba, a ja chciałbym cały czas ją upgrade'ować i rozwijać, to zmienimy jej lekko format. Będę starał się w odcinkach przedstawiać bardziej treściwe newsy, nie tak zwane zapchaj dziury, jak robią to co po niektórzy, oraz przede wszystkim, co najważniejsze, wyrażać troszkę bardziej swoją opinię, która nie zawsze może wam się spodobać, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli materiały z tej serii od teraz będą miały lekko luźniejszy vibe, a jeżeli chcesz czynnie brać udział z nami w tej serii, serdecznie zachęcam cię do podsyłania swoich propozycji newsów, czy to na mojego Instagrama, czy też na mój serwer Discord. Pamiętaj również o zostawieniu lajka, dlatego że pozycjonuje to wyżej materiał, a nie wspominam o tym za często, dlatego warto to przypomnieć. Najpierw porozmawiajmy sobie na temat nowego trybu na polskich serwerach Minecraft. Jak dobrze wiecie, rotacja trybów na serwerach Minecraft jest dosyć spora. Przez kilka miesięcy tryb potrafi zyskiwać ogromne zasięgi i popularność, a potem nagle totalnie upaść. Dlatego właściciele serwerów dwoją się i troją, co zrobić, by zatrzymać swoich graczy na swoim serwerze jak najdłużej. Szukają coraz to nowych trybów, którymi mogą zaciekawić graczy. I podzielmy to sobie teraz chronologicznie. Był moment piku Bedwarsów, przypadał on powiedzmy na tamten początek roku. Następnie weszły serwery SMP, gdzie również bardzo mocno przebił się tryb Box PvP. No i tak naprawdę to tyle, więcej trybów jakiś mocno się nie odznaczało. Tak naprawdę aż do teraz, bo pojawił się tryb Skygen, który naprawdę moim zdaniem jest ciekawy. Z tego co zaobserwowałem na serwerach, nie traci się tam itemów. Wszystko opiera się o lepiej bądź gorzej zrobioną ekonomię i upgrade'owanie coraz to bardziej swojego ekwipunku za jakieś surowce zdobyte z generatoru. Co więcej, całość ma miejsce na wyspiarskim terenie w powietrzu, no i według mnie połączenie właśnie tych kilku motywów daje nam naprawdę ciekawy tryb. Jestem ciekaw, ile potrwa hype na ten tryb i czy będzie on przede wszystkim jakoś rozwijany. Rozwinęła się również sprawa nagonki medialnej na rapera BDS-a. Jak wiecie, ostatnio w newsach mówiłem wam, że Mata nagrał na niego disa. No oczywiście, że komu, ale każdy wie jak jest. Do tego swoje kilka groszy dołożyli inni raperzy, no i BDS jakoś długo na to nie odpowiadał, aż tak naprawdę do momentu, kiedy dodał wymowne Insta Stories, lekko prześmiewczo podchodząc do tematu, no i to by było na tyle. Natomiast ostatnio pojawił się komentarz, gdzie raper odpowiedział jednemu z słuchaczy w następujący sposób. Ja prowadzę wytwórnię i w tej chwili skupiam się na wydawaniu moich przyjaciół. Nie będę całej energii teraz skupił na jakimś gównie, bo pięciu raperów mnie zaczepiło w momencie, w którym wydaliśmy podwójną platynową płytę. Jeżeli ktokolwiek ma do mnie realny problem ze świata rapu, to albo ma mój numer i może się spotkać, albo zaczepia dla atencji. Ja robię swoje od 7 lat. Szczerze powiedziawszy, nie dziwię się postawie BDS-a i wydaje mi się, że po prostu odpowie na to wszystko w momencie, w którym będzie pomiędzy wydawaniem kolejnych płyt, aby z jednej strony się odnieść i usatysfakcjonować słuchaczy, a z drugiej strony dać jak najmniej atencji dla atakujących go raperów. Okej, także kolejnym tematem, do którego przejdziemy, będzie temat Mr. Beasta i ogólnie, jeżeli temat Mr. Beasta pojawia się w polskich materiałach newsowych, to znaczy, że Mr. Beast odwalił coś tak grubego, że jest to skala światowa. Ja bym przynajmniej tak to interpretował. YouTuber dodał naprawdę mocarny film, w którym pomógł 1000 osobom, fundując im tak naprawdę wzrok. Koszty operacji wzroku są naprawdę ogromne, więc tylko możemy się domyślać, jak ogromną kwotą trzeba dysponować, by móc sobie pozwolić na taki materiał. Bardzo fajny gest i przede wszystkim coś, co naprawdę warto oglądać na YouTubie. Do mnie ten materiał bardzo mocno trafił, dlatego umieściłem go w tych newsach i to, ile prawdziwych, szczerych emocji z niego biło, było czymś niesamowitym. Niesamowite jest również, że Franewewe, czyli popularny niegdyś YouTuber Bedwarsowy, otrzymał kolejnego bana na serwerze Coxcraft. Jest już to któryś ban z kolei, który otrzymał Franek. Teraz spodziewacie się pewnie, że powiem coś w stylu, że nikt się tego nie spodziewał, no ale nie. W tym przypadku nie da się tego powiedzieć, dlatego że na Coxcraft jest to dosyć częsta sprawa i ich anti-cheat, lekko mówiąc, jest bardzo specyficzny. A system anty-makro to po prostu dziadostwo. A o saporcie oraz wyjaśnienia możliwości niesłusznego bana to już nie wspomnę, bo również jak na największy serwer w Polsce jest ona tragiczna i tak jak Franek wspomniał w swoim poście, są to troglodyci, często będący w administracji Coxcrafta z przypadku. Grałem sobie UHC od jakoś 2 godzin i nagle dostaję perbana od moderatora Blacku. Cały czas rozmawiałem z tym moderatorem i zapewniał mnie, że sprawą się zajmą, tylko muszę być cierpliwy i nagle dostaję bana na Discordzie od jakiegoś helpera. Potem dowiedziałem się, że ten helper to jest jakiś znajomy Blacka i przypuszczam, że zbanował mnie, żeby nie mógł się odwołać od bana. Dostałem bana i nie miałem żadnego kontaktu do moderatorów. Dla mnie to jest totalny brak szacunku dla graczy serwera, bo osoby z wyższymi permisami mogą ci bana dać tak o bez powodu. Jestem ciekawy waszej opinii w komentarzu, także napiszcie, co o tym wszystkim myślicie, a jak napiszecie w komentarzu hashtag ban, to przypnę wam serduszko. Kolejną ciekawą kwestią tego materiału jest to, co się dzieje teraz aktualnie na serwerach SMP. I raczej jest to bardziej news w kontekście tego, by zacząć jakąś dyskusję w komentarzach z wami, a nie stricte przedstawienie, że jakiś YouTuber nagrał filmik z anarchii czy z dropa, czy z jakiegokolwiek
jakiegokolwiek serwera SMP, nieważne. Zauważyłem pewną tendencję, że tak jak content SMP powoli sobie traci te zasięgi, tak są pewne odstępstwa od tej reguły. Wiecie, dymy dymami, jakieś tam konflikty, jakieś walki, czy inne potyczki między graczami, fajnie się na to patrzy, ale budzi to coraz mniejsze zainteresowanie w porównaniu do budowli. Odcinki z budowania na serwerach SMP dalej potrafią naprawdę kręcić duże wyświetlenia. I bardzo fajnym przykładem tego jest filmik pierwszej dziewczyny na Anarchii, czyli Tekini, która zbudowała ogromne tornado. I szczerze, wygląda ono bardzo fajnie, jest to bardzo kreatywna i pomysłowa budowla, a zasięgowo wypadła naprawdę rewelacyjnie. No i teraz pytanie do Was. Co lepiej Wam się ogląda? Budowanie właśnie jakichś wielkich budowli, trapów czy innych pułapek? Czy może jednak stricte poddymianie, jakieś konflikty i sprzeczki między graczami? Pewnymi nutkami narracyjnymi. Jestem giga ciekawy Waszej opinii, bo ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem pierwszej opcji. A pozostając w temacie Anarchii, ostatnio Tobiasz wbił lekką szpileczkę w stronę użytkowników Anarchii. Dokładniej mówiąc, serwera anarchia.gg prowadzonego przez Petera, Sagiego i Dexiego. Tobiasz podczas ostatniej transmisji ze swojego serwera JJSMP w pewnym momencie pokazał listę serwerów, które ma zapisane. Nie byłoby tu nic kontrowersyjnego ani dziwnego, gdyby nie nazwy tych serwerów, czyli jak Tobiasz ponazywał sobie te serwery. No i przykładowo jego serwer nazywał się Najlepszy Lifestyle, Mindstar nazywał się Fajny Serwer, no ale tutaj teraz już zaczynają się dymy. N1MC nazywał się Podwalili Skygen od Mindstara, a serwer anarchia.gg nazwana została kopią JJSMP. Jestem bardzo ciekawy, czy to taki celowy pstryczek w nos w stronę chłopaków, czy totalnie losowa akcja ze strony Tobiasza. Jednakże co by to nie było, bardzo mnie to cieszy, że ktoś wreszcie poddymia w tym naszym minecraftowym podwórku. No i jak Tobiasz, to oczywiście speedruny, ale nie w tym kontekście, ponieważ czy speedruny powrócą? Jest to takie otwarte pytanie również do Was, także jak oglądacie ten materiał dalej, napiszcie teraz w komentarzu, co o tym myślicie. Ja zaraz przedstawię Wam swoją opinię oraz nawiążę tutaj do ostatniego streama Lukiego Steve'a, gdzie pokazał on Sida, który nadawał się na rekord Polski. Stąd też ten news się pojawił i tak naprawdę zerknąłem sobie na YouTubie, jak wygląda teraz scena speedrunów. Dalej dużo osób je robi i powiem Wam szczerze, że zdobywają one dalej pokaźne wyświetlenia. Jest to trend i nisza, która dalej interesuje wielu minecraftowych graczy i myślę, i mam takie w sumie przeczucie, że wróci to po prostu. A przynajmniej w sumie by mogło. No bo kto tak naprawdę nie obejrzałby sobie ponownie speedrunów Tobiasza, Automata czy zaangażowanych innych twórców? No byłoby to po prostu fajne. A jeżeli chodzi o stream Lukiego, no to Luki przechodził sobie Minecrafta i w pewnym momencie streama trafił mu się po prostu bezbłędny seed, który niestety spierniczył i w ogóle też możecie dać znać, czy Wam udało się przejść Minecrafta, a jak tak, to w jakim czasie? Ja się nie będę chwalił, pozwolicie, bo nie jestem w tym dosyć mocny i jestem lamusem, jeżeli chodzi o przechodzenie Minecrafta na czas. A jeżeli chodzi o przechodzenie czegoś na czas w Minecrafcie, to nie jest to tylko speedrun przejścia całej gry, a można również speedrunować inne rzeczy. I teraz dużym trendem na polskiej scenie minecraftowej stały się speedruny zdobywania neterytowej zbroi. Całą zajawkę na to zapoczątkował w Polsce Dranhis, a następnie podłapali to bardzo ochoczo inni twórcy. I na ten moment tak naprawdę już nie wiem, jaki jest ten rekord, bo co chwila pojawiają się jakieś nowe przebitki i każdy prześciga się w tym, kto będzie miał lepszy czas. Co ciekawe, wszystko jest robione na jednej mapie, z tak naprawdę praktycznie bezbłędnym seedem i lokalizacją bastionów. Ja swoich sił tej konkurencji nie próbowałem, ale bardzo fajnie mi się to ogląda, jest to fajny, szybki format i przede wszystkim bardzo fajna alternatywa dla twórców, którzy tryhardują Minecrafta i są bardziej skillowymi graczami, bo pomyślcie sobie, że tak naprawdę speedrunować możecie wiele rzeczy w Minecrafcie i co mądrzejszy twórca na pewno wpadnie na pomysł, by robić z tego całą serię. Ja na pewno bym coś takiego robił, jakbym był tryhardem i jakimś kurde kozakiem w Minecrafta, a nie jestem, dlatego chętnie będę po prostu sobie to śledził i patrzył, który twórca wykorzysta ten pomysł. No i mówiąc o Minecrafcie w dzisiejszych newsach, nie mógłbym przejść obojętnie w kontekście wiadomości, którą otrzymaliśmy od Mojangu w ostatnich dniach. Chodzi mi tutaj dokładnie o te nowe zbroje w aktualizacji 1.20, a dokładniej możliwość przerabiania ich. I jak wiecie, mówiłem Wam o tym już w shorcie, który pojawił się tak naprawdę kilka godzin po tym, kiedy ta informacja została ogłoszona, także najszybsze newsy macie u mnie, więc warto subskrybować i śledzić co potwora. Jednakże nie jest tak kolorowo, myślałem, że one będą coś robiły, a w sumie są tylko wizualne, a ja i tak dalej czekam na aktualizację endu. Więc tak naprawdę fajnie, nowe zbroje, coś fajnego, jakieś powiew świeżości, zarąbiście, FIFA Rafa, ale dajcie end, proszę. Newsy bez tematu Gen Z to tak naprawdę newsy stracone, dlatego musiało się coś odwalić. Ja wiedziałem, ja coś tak czułem, że mogą być tutaj, że tak powiem, ciekawe informacje, ponieważ już 2 tygodnie wcześniej, przed informacją o zerwaniu Patryka z Kartoni, na TikToku fani Gen Z publikowali wiele treści mówiących o tym, że coś jest nie halo i że Kartoni nie występuje w odcinkach, no i były już domysły o tym, że jest dyntka. Dlatego czy było to niespodziewane? No raczej nie. Generalnie powiem tak, w skrócie, bo obejrzałem ten filmik na przyspieszeniu podwójnym, bo ja to takich filmików to wiecie, jak no tak na zasadzie, że ciężko mi obejrzeć. To była decyzja Patryka, generalnie uczucia mu się wypaliły, długo o tym myślał,
Wzięli dom, no i po przeprowadzce generalnie była dytka u niego, więc w sumie śmieszna sprawa, jestem ciekaw, jak z tym domem teraz wyjdzie. No i tak podsumowując, to stracił te uczucia do Vicky. Mnie natomiast jedynie zastanawia, co z Gengarem. Jestem ciekaw, jak tutaj będzie wyglądało. No i jak to między nimi dalej będzie wyglądało w programie Gen Z, no bo jednak, kurczę, nagrywali razem jako ekipa. I tylko czekam na te wszystkie komentarze, że ja nie wierzę w miłość. Na 100% coś takiego będzie. Albo te TikToki wszystkie takie, o Jezus Maria. No co tu dużo mówić, dwójka dorosłych ludzi podjęła taką decyzję. Widać, że jest tam dużo emocji. Jeżeli to bait, to się mocno zdziwię, ale nic na to nie zapowiada. Żyje się dalej, ogląda się dalej i tyle, nie? To nie jest koniec świata, natomiast bardzo przykra sytuacja. A ostatnim newsem dzisiejszego odcinka jest koncert Paliona w Robloxie. I wiecie, Roblox ostatnio naprawdę rozpierdziela. Tutaj msze w Robloxie, tu jakieś sejmy, tu jakieś inne w ogóle eventy, super aktualizacje, a teraz jeszcze koncert jednego z większych twórców gamingowych w Polsce, który ma ogromną bandę oddanej widowni, która chętnie na pewno zacznie grać w Robloxa po tym, jak usłyszy koncert swojego idola w tej grze. No powiem tak, Roblox, naprawdę mnie zaskakujecie. Jeżeli tak dalej pójdzie i trend wzrostowej popularności dla Robloxa się utrzyma, to co mówiłem wam w niedawnych newsach o tym, że Roblox przegoni w popularności Minecrafta w Polsce, może naprawdę się wydarzyć. I to jest kurde coś niebywałego, serio, ja bym w życiu nie pomyślał, że Roblox może przegonić Minecrafta, serio. I to, że w ogóle może wejść na tak szczyt popularności, ogromny. Co do samego koncertu, jestem ciekaw, jak on przebiegnie oraz jak zostanie zrealizowany. Sądząc po zapowiedziach, naprawdę będzie to mocne wydarzenie i przede wszystkim będzie ono zrobione bardzo profesjonalnie. Dajcie znać, czy się wybieracie na taki koncert. No i czy tam razem z Palionem będzie zielone śpiewać.